Annuncio bobis gaudium manium abemus papam stworzenie Bóg powołuje z nicości do istnienia świat i człowieka. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 29 stycznia 1986 roku. Prawda, że wszystko, co istnieje poza Bogiem, zostało przez niego stworzone, czyli wyprowadzone z nicości, czyli prawda o stworzeniu świata i człowieka przez Boga, znajduje swój wyraz już na pierwszej stronicy pisma świętego. Chociaż jej pełne wyjaśnienie następuje dopiero w dalszym ciągu objawienia. Na początku księgi rodzaju znajdujemy dwa opisy stworzenia. Opis drugi, który wedle sądu uczonych powstał wcześniej niż pierwszy, ma bardziej obrazowy i konkretny charakter, posługuje się słowem jachwy na określenie Boga i stąd uważane jest za źródło jachwistyczne. Opis pierwszy, późniejszy co do czasu powstania. Jest bardziej systematyczny i teologiczny. Na określenie Boga stosuje słowo Elohim. Całość dzieła stworzenia ujęta jest w tym opisie w ramy sześciu dni. Ponieważ dzień siódmy jest określony jako dzień odpoczynku Boga, stąd wniosek wysunięty przez specjalistów o charakterze kapłańskim i kultycznym tego tekstu. Przedstawiając Boga stwórcę na podobieństwo człowieka przy pracy. Autor tekstu z księgi rodzaju pragnął równocześnie ugruntować pouczenie płynące z Dekalogu o powinności święcenia Dnia Siódmego. Sam opis dzieła stworzenia zasługuje na to, aby był często odczytywany i rozważany w liturgii i poza liturgią. Zachodzi w nim ścisła ciągłość, a zarazem wyrazista analogia, gdy chodzi o poszczególne dni. Rozpoczyna się od słów: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To znaczy cały widzialny wszechświat. Z kolei opis każdego dnia zaczyna się od słów: Bóg rzekł, niechaj się stanie, lub też od innego zwrotu analogicznego. W mocy tego słowa stwórcy, fiat, niechaj się stanie, powstaje stopniowo świat widzialny. Ziemia na początku była bezładem i pustkowiem, chaos. Następnie pod działaniem stwórczego słowa Boga uładziła się. Stała się zdatna do życia, stopniowo też napełniła się wielorakimi istotami żyjącymi, roślinami i zwierzętami, pośród których na końcu stworzył Bóg człowieka na obraz Boży. Tekst ten ma znaczenie nade wszystko religijne i teologiczne, nie sposób szukać w nim jakichś elementów istotnych z punktu widzenia szczegółowych nauk przyrodniczych. Tak więc wielokierunkowe badania dotyczące powstania i rozwoju poszczególnych gatunków w przyrodzie nie znajdują w tym opisie ani żadnej wiążącej dyrektywy, ani też istotnego ograniczenia. Co więcej, z prawdą o stworzeniu świata widzialnego, tak jak jest ona przedstawiona w Księdze Rodzaju, nie koliduje również w zasadzie teoria ewolucji przyrody, jeśli nie wyklucza się w niej przyczynowości Bożej. W całości obraz świata, jaki wyszedł spod pióra natchnionego autora, odpowiada ówczesnej kosmologii, w którą została wpisana, jako całkowicie oryginalna, prawda o stworzeniu wszystkiego przez Boga, prawda objawiona. Tekst biblijny wyraża z jednej strony całkowitą zależność świata widzialnego od Boga, który, jako stwórca, ma całkowitą władzę nad wszelkim stworzeniem. Równocześnie jednak uwydatnia wartość wszystkich stworzeń w oczach Boga. Wiadomo, że opis poszczególnych dni stworzenia kończy się zdaniem, a widział Bóg, że było dobre. Gdy chodzi o dzień szósty, po stworzeniu człowieka będącego ośrodkiem wszechświata czytamy, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Biblijny opis stworzenia ma charakter ontologiczny, mówi o bycie i zarazem aksjologiczny. Daje świadectwo wartości. Tak więc, stwarzając świat ze swej nieskończonej dobroci, Bóg stworzył go dobrym. Taka jest zasadnicza nauka, jaką wydobywamy z kosmologii biblijnej przede wszystkim ze wstępnego opisu księgi rodzaju. Opis ten, wraz ze wszystkim, co Pismo Święte mówi na różnych miejscach o dziele stworzenia i o Bogu stworzycielu, pozwala nam uwydatnić następujące elementy. Po pierwsze, Bóg stworzył świat sam. Potęga stwórcza Boga jest nieprzekazywalna. Incommunicabilis. Po drugie, Bóg stworzył świat z własnej woli, bez żadnego zewnętrznego przymusu, ani też wewnętrznego zobowiązania. Mógł stworzyć albo nie stworzyć. Mógł stworzyć świat taki albo inny. Po trzecie, świat został stworzony przez Boga w czasie, a więc nie jest odwieczny. Ma początek w czasie. Po czwarte, świat stworzony przez Boga jest też stale podtrzymywany przez Stwórcę w istnieniu. Podtrzymywanie to jest poniekąd ciągłym stwarzaniem. Conservatio est continua creatio. Na przestrzeni dwóch już prawie tysiącleci Kościół wyznaje i głosi niezmiennie prawdę o stworzeniu przez Boga świata widzialnego i niewidzialnego, Prawdę, którą przedtem wyznawał i głosił Izrael, lud Boży Starego Przymierza. Prawdę tę Kościół wyjaśnia i pogłębia, korzystając z filozofii bytu, równocześnie też broni tej prawdy przed wypaczeniami, jakie pojawiają się niekiedy w dziejach myśli ludzkiej. Ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, prawda o stworzeniu świata przez Boga została szczególnie wyraźnie potwierdzona. Na Soborze Watykańskim, I, w odpowiedzi na ówczesne tendencje myśli ludzkiej, z jednej strony panteistyczne, z drugiej materialistyczne. Te same tendencje są też znamienne dla naszego stulecia w związku z rozwojem nauk szczegółowych i ideologii ateistycznych. Tak więc w Konstytucji Dei Filius Soboru Watykańskiego, I czytamy: Ten jedyny i prawdziwy Bóg z dobroci swojej. I wszechmocną potęgą swoją, nie dla zwiększenia lub zdobycia własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości przez dobra, jakich stworzeniom udziela, zupełnie wolną decyzją, równocześnie od początku czasu utworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń istoty duchowe i materialne. To jest aniołów i ten świat, a na koniec, jakby jednocząc jedno i drugie. Stworzył naturę ludzką, złożoną z duszy i ciała. Wedle dołączonych do tego doktrynalnego tekstu kanones, Sobór Watykański I przypomina następujące prawdy. Jedyny prawdziwy Bóg jest Stwórcą i Panem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Przeciwne wierze jest twierdzenie, iż wszystko jest tylko materią. Materializm. Przeciwne wierze jest twierdzenie, że Bóg istotowo utożsamia się ze światem panteizm. Przeciwny wierze jest pogląd przyjmujący, bądź emanację stworzeń, choćby tylko duchowych, z istoty Bożej, bądź też utrzymujący, że wszystko jest wynikiem ewolucji i stopniowego ujawniania się Bożej Istoty. Przeciwny również wierze jest pogląd, wedle którego Bóg jest najogólniejszym i nieokreślonym bytem, który urzeczywistniając się wytwarza wszystkie rzeczy, dzielące się na rodzaje, gatunki i jednostki. Równie przeciwne wierze jest zaprzeczanie, że świat i wszystkie rzeczy, które w nim są, tak duchowe jak materialne, według całej swej substancji z nicości zostały stworzone przez Boga. Osobno wypadnie omówić sprawę celowości dzieła stworzenia, która to sprawa zajmuje wiele miejsca w objawieniu, a z kolei w magisterium kościoła i teologii. Na razie wystarczy przypomnieć bardzo piękny tekst z Księgi Mądrości, wielbiący Boga, który z miłości stworzył świat i podtrzymuje go w istnieniu. Miłujesz wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakże by coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko twoje, panie, miłośniku życia. Dalszy ciąg katechezy o Bogu Stworzycielu Nieba i Ziemi. Dzisiaj pragnę w szczególny sposób wyjaśnić, co znaczy stworzenie. Co znaczy słowo stworzyć? Wiemy dobrze z katechizmu, że znaczy to czynić z niczego, ściślej się wyrażając z nicości powołać do istnienia. To jest właściwe znaczenie słowa stworzyć i rzeczownika stworzenie. O tej podstawowej prawdzie naszej wiary, która jest wiarą wszystkich monoteistów, i myślę, że bardzo wielu ludzi wierzących poza religiami monoteistycznymi, mówi nam przede wszystkim pierwsza księga Pisma Świętego, Mianowicie księga rodzaju. Zawiera się w niej opis stworzenia, nawet podwójny opis: jeden dawniejszy, ten w rozdziale drugim, drugi późniejszy, a także i doskonalszy w rozdziale pierwszym. Te opisy, jeden i drugi, warto często czytać i rozważać. Oczywiście mają one charakter religijny. Nie są to teksty o charakterze naukowym tak jak rozumie się naukę dzisiaj w znaczeniu tzw. nauk ścisłych albo przyrodniczych. Niemniej te teksty biblijne mają swoje znaczenie podstawowe nie tylko dla wiary, dla rozumienia świata. Odpowiedź na pytanie o początek wszystkiego, co istnieje, daje pismo święte, daje chrześcijaństwo i inne religie, wyrażając przekonanie o stworzeniu wszystkiego przez Boga, o powołaniu z nicości do istnienia. W ten sposób wszystko, co istnieje, przynajmniej w znaczeniu pośrednim, zależy od Boga. On jest Stwórcą i Panem. Akt stworzenia jest tylko jemu właściwy tylko Bóg może stwarzać nikt poza nim. Ten akt stworzenia jest dokonany w czasie, a więc stworzenie nie jest odwieczne. Ten akt stworzenia jest dokonany w sposób całkowicie wolny przez Boga jest to akt suwerenny. Bóg może stwarzać lub nie. Stwarzać ten świat taki, jaki jest, lub inny. To wszystko zależy od Jego woli. Wreszcie akt stworzenia w pewnym sensie trwa, mianowicie o tyle, o ile rzeczy, które w swoim istnieniu są zależne od Boga, wciąż potrzebują podtrzymania w istnieniu. Conservatio est continua creatio. To są prawdy, na których skupia się nasza dzisiejsza katecheza. Prawdy podstawowe. W epoce nowożytnej, zwłaszcza w wieku XIX, a w dalszym ciągu w naszych czasach, na antypodach tej prawdy o stworzeniu świata stają różne systemy, przede wszystkim materialistyczne, które negują istnienie Boga, gdyż wszystko jest materią. Natomiast początku świata nie tłumaczą również systemy panteistyczne, które wszystko co istnieje w świecie, czyli po prostu cały świat stworzony, utożsamiają z Bogiem. Kościół tym poglądom oczywiście systematycznie się przeciwstawia jako podstawowym błędom przeciwko wierze kościoła. To tyle myśli zawartych w dzisiejszej Katechezie. Niech ta pierwsza prawda o Bogu, stworzycielu stale pomaga nam obcować ze stworzeniem, niech nam daje zawsze przeświadczenie o tym, że to stworzenie jest dobre. Zasadniczo dobre, tak jak powiedział Bóg w pierwszym rozdziale księgi rodzaju. Stwarzając po kolei różne rejony stworzeń, różne rejony bytów, a na końcu przy człowieku powiedział, że jest bardzo dobre. Tak więc niech nam ta wiara pozwala patrzeć na świat oczyma prześwietlonymi Słowem Bożym. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tu obecnych, a za Waszym pośrednictwem wszystkich rodaków w ojczyźnie. Proszę o modlitwę na podróż do Indii. Adveni ad regnum tu, e ad voluntas tua, in cielo e in terra. Padre nostro, quotidiano da noi soglie, e dimite noi se la vita nostra, sicud nostri De victorio nostri e te lo si induca in tentazione, se ti liberano